Cześć, Graszna Hanaf, istotne.pl. Witam serdecznie. Dzisiaj będę mówiła o WOŚP-ie i podsumowując te 10 dni, uważam, że to było najważniejsze, co się wydarzyło. Słuchajcie, ja Wam powiem po prostu, dlaczego ja WOŚP lubię. Okej? Znaczy, pomijam już to, że lewacy, a ja jestem lewaczką, muszą lubić WOŚP. Mam taki cyrograf, podpisujemy własną krwią, to trzeba własnej krwi utoczyć i tam właśnie jest, że chcemy uchodźców przyjmować, że jesteśmy przeciw zaostrzeniu ustawy albo antyaborcyjnej, tak, że nie lubimy Rydzyka, to tam i że walczymy z nim. No i oczywiście, że lubimy WOŚP Jurka Owsiaka, to tą krwią podpisujemy, ale poważnie, słuchajcie, ja Wam powiem, dlaczego lubię ten WOŚP. To jest wydarzenie uniwersalne i doświadczenie wyjątkowej wspólnoty, ludzi dla ludzi, ale takiej ponadnarodowej, ponad jakąkolwiek religią, bo ja po prostu taką ludzką. Świecką też, za to też lubię WOŚP, tak? Każdy tam może przyjść. Tam nie ma księdza, który święci te serduszka. To może sobie poświęcić w kościele i to jest super. Jeżeli ktoś do kościoła przyniesie, słuchajcie, serduszka i poprosi, na pewno zrobi to ksiądz w tej przestrzeni. Fantastyczna rzecz. Słyszałam gdzieś tam w necie, że jakiś ksiądz całą tacę włożył do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kościele. Rewelacyjna rzecz, ale generalnie przestrzeń jest świecka i to lubię w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, lubię hasło rób ta co chce ta, dlatego że ludzie robią co chcą i okazuje się, że to jest dobre. Pomagają, wspierają, dają pieniądze, własny czas, nie liczą go zupełnie. Ja będąc na stoisku, stojąc na stoisku, bo istotne.pl były teraz, grały w Orle u nas, doświadczyłam fantastycznej rzeczy. Zobaczyłam ludzi, którym się chce. Słuchajcie, oni tak bardzo chcieli, żeby ta impreza po prostu się udała. Po co? Nikt im nie zapłacił, słuchajcie. Nikt im nawet specjalnie nie podziękuje. Wiecie, jaki mamy klimat. Jeszcze jakiś tam anonim, prawda, napisze na fejsie, że w ogóle beznadziejnie i 90 groszy z każdej złotówki Jurek przeznacza na swoją rodzinę, czy coś w tym stylu. A oni tam byli, doskonale się bawili, masę ludzi się zaprezentowało, przyniosło rzeczy, które wytwarza, zaśpiewało, zatańczyło, pokazało to, czym zajmuje się poza zwyczajnym takim pracą, zwyczajnym życiem, tak? Coś, jakąś swoją pasją. I wszyscy wrzucali do tych, hojnie do tych puszek. I nie ma co się pytać, że a, zwalniamy państwo z tego, żeby ono nam pomagało. Słuchajcie, to ma... Państwo sobie radzi w wielu przestrzeniach, a w wielu sobie zupełnie nie radzi, tak? No to akurat z tą pomocą ludziom chorym i z tym całym NFZ nie będziemy w to wchodzić, tak? To jest przestrzeń, w której jest dużo do zrobienia dla państwa i dla nas. Ale my dajemy, bo chcemy dać. Odczepcie się, dlaczego my dajemy. Bo to trzeba dać, żeby on na pewno to wykorzystał dokładnie do tego i tego. Nie, dajemy po prostu, bo chcemy dać. I Jurek Owsiak zagospodarowało tą przestrzeń, w której ludzie chcą dawać, chcą w czymś uczestniczyć. I to jest dla mnie niezwykle istotne. Mam nadzieję, że Wam to dobrze tłumaczę, dlaczego ja lubię tą imprezę. Słuchajcie, myśmy mieli w Bolesławcu taką imprezę, ludzi dla ludzi, nie zbieraliśmy na niej pieniędzy, bo to nie o to chodziło, to był blues nad bobrem. To bardzo podobnie się w czasie z Jurkiem i z Wielką Orkiestrą złączyło. Blues nad bobrem to z lata 90. 90 rok, pierwszy duży koncert, 93 rok to Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra. Słuchajcie, to też były wielkie festiwale. Blues nad bobrem był takim naszym Woodstockiem, słuchajcie. Polska o tym wiedziała. Tu się przyjeżdżało na warsztaty, na koncerty. To była rewelacyjna, duża rzecz. Ona wyszła z takiej prostej potrzeby ludzkiej, żeby wreszcie posmakować wolności. Ale to wiecie, na full, co nie? Koncert, piwo, ludzie, przestrzeń, nikt nie przychodzi, nikt nie patrzy, nikt nie cenzuruje tego, że co oni tam śpiewają, czy to, że my jesteśmy, żadna policja nad tym nie stoi, chyba żeby ochronić, tak? Pomóc tym ludziom, żeby się dobrze bawili. I to robił to wcześniej Krysia Juszkiewicz, tak? Ze swoimi przyjaciółmi, potem Stowarzyszenie Blues nad Bobrem. Teraz Blues nad Bobrem zapakowane jest w taką bardzo, bardzo małą formułkę samych warsztatów, przeniesione jest do Kruszyna. Słuchajcie, ja cały czas słyszę, że Blues nad Bobrem, on się tak zamknął w sobie, upadł i w ogóle miasto nie pomaga. Miasto powinno pomagać, oczywiście.
podstawa. Dla tak dużej, ważnej, fantastycznej imprezy powinno dawać pieniądze, wkład jakiś, no nie wiem, tam nie siedzę w tych finansach, nie wiem ile może dać, ile nie może. Jednakże, słuchajcie, Jurkowi w tej chwili nie tylko nie pomaga miasto, nie pomaga mu cały rząd polski, słuchajcie. Na tą imprezę mieli przyjść żołnierze amerykańscy, na nasz finał mieli no coś pokazać, tam sprzęt wojskowy mieli zaprezentować, włączyć się w imprezę miejską, bo myśleli, że taka sama impreza jak ten piknik majowy, czy ta gwiazdka życzliwości. I co się okazało? O, przepraszam panowie, nie wolno, 23 pułk nie bierze udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie pozwolił nam Macierewicz, o przepraszam Płaszczak, nam już nie pozwolił. I wy jesteście naszymi sojusznikami, walczymy ramię w ramię z wrogiem i nie uczestniczymy ramię w ramię z Jurkiem Mordą zdradziecką Owsiakiem w Wielkiej Orkiestrze. I Amerykanie się wycofali. Tylko głupi cywil nie wie dlaczego i nie może znaleźć w tym sensu, tak? No bo żołnierz wie, rozkaz jest rozkaz. Słuchajcie, nie pomaga im Wielkiej Orkiestrze, Jurkowi, Fundacji w tej chwili rząd polski, tak? Czyli to miasto, o którym mówicie. A Jurek gra. Weźcie tylko trochę odpowiedzialności za to, że impreza Blues nad Bobrem jest tam zapakowana w tą małą formułę. Świetnie, że jest. Szacun. Moglibyśmy mieć drugie Woodstock. Ja tak uważam. Słuchajcie, w Polsce było na pewno dużo takich imprez. I tylko jeden WOŚP i Woodstock tak się rozrosło. Szanujmy to, co mamy. To wyjątkowe, prestiżowe, dobre, bo to jest na dobry cel. Postarajmy się na to nie pluć, ale jak chcecie, macie taką potrzebę, to heja, bo wiecie co? Rób tam, co chce tam. Siema.